gości. W dzisiejszym odcinku zapraszam na recenzję smartwatcha od firmy Mediatech. Jest to produkt oznaczony nazwą Active Watch. Jego model to MT849. W tej recenzji pokażę Wam, jak on dokładnie wygląda, jak wygląda współpraca z nim, jak się komunikuje z naszym telefonem i jakie ma funkcje. Zapraszam Was gorąco. Omawiając ten smartwatch, należy tutaj wspomnieć kilka słów o jego wyglądzie. Mamy tutaj zastosowany, jak podaje producent na opakowaniu, dokładnie 1,48 cala. Taki mamy wyświetlacz właśnie tutaj w tym smartwatchu, pod którym mieszczą się trzy przyciski dotykowe. Zbliżone nieco do wyglądu przycisków w telefonach Androida. Mamy back, mamy tutaj powrót do aplikacji, tutaj mamy to takie podręczne menu. Jeśli chodzi o ten bok, tutaj mamy najwięcej tych elementów, są to głośnik tutaj w tej części, tu mamy gniazdo micro USB, które służy do ładowania naszego smartwatcha, oraz tutaj mikrofon, dzięki czemu możemy prowadzić rozmowy głosowe bądź słuchać nawet muzyki na tym smartwatchu. Jeśli chodzi o pasek, z jakiego tutaj korzystamy, jest to taki typowy gumowy pasek jak w każdym zegarku sportowym, niczym się tutaj szczególnym nie wyróżnia. Można tutaj dostrzec, że co nieco się przyciera w eksploatacja, aczkolwiek tutaj nie mamy prawa mieć nic za złe producentowi. Za taką cenę naprawdę jest to produkt, o którym warto wspomnieć. Jeśli chodzi o tą stronę, z kolei mamy tutaj jeden przycisk, który służy do uruchamiania bądź wybudzania naszego smartwatcha. Przytrzymując, wyłączamy bądź włączamy lekkim jednym szybkim naciśnięciem wybudzamy nasz smartwatch, bądź też wracamy do poprzedniej aplikacji, poprzedniej strony, naciskając właśnie ten przycisk. Z tyłu mamy taką płytkę, tylną obudowę aluminiową z nalepką, z numerem seryjnym i logiem Mediatechu. Tak się to prezentuje, a tak już jak widzicie wygląda nasze urządzenie. Mamy aktualną godzinę, aktualną datę. Te pulpity, te główne możemy sobie zmieniać w ustawieniach. Tutaj akurat w tym motywie mamy w dolnej części trzy odnośniki. Są to do Bluetooth. Mamy tutaj taki klawisz odnośnik. Ten środkowy to ustawienie głośności naszego smartwatcha, czy na przykład podczas słuchania muzyki, czy też podczas rozmów. Natomiast tutaj mamy przejście do menu. Jeśli chodzi o menu, mamy takie opcje jak ustawienia, tutaj anti-lost, w momencie gdy byśmy odeszli zbytnio od naszego telefonu, nasz zegarek o tym nas powiadomi, oszczędzanie energii, mamy dźwięk dzwonka, możemy sobie zmienić barometr. I tutaj od razu przejdę do tego i muszę Wam tutaj powiedzieć kilka słów na temat właśnie tej opcji. Ciśnienie, tak? Tutaj jeśli chodzi o ciśnienie, uważam, że mierzy tutaj w miarę prawidłowo. Nie jestem w stanie określić tego, jak to jest na pewno, gdyż nie mam tutaj żadnego barometru. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, tutaj jak widzicie znacznie zawyża temperaturę, która faktycznie jest, bo tutaj wskazuje nam 25 stopni, a w tym momencie akurat u mnie jest stopni 19, czyli tutaj o te 6 stopni zawyża tutaj ogromny minus, jeśli chodzi o tą funkcję, moi drodzy. Wracając, altymetr, tak? Wartość względna, tu sobie możemy ustawić odpowiednią wysokość, zresetować i gdy na przykład wychodzimy na jakiś szczyt, pokaże nam tutaj, jak bardzo oddaliliśmy się od tego naszego miejsca zerowego. Krokomierz, tutaj możemy sobie uruchomić to i jeśli chodzi o krokomierz, sprawdza się on naprawdę bardzo dobrze. Tutaj przy moim testowaniu działał naprawdę fajnie, odmierzał te kroki prawidłowo. Stoper,
Możemy sobie tutaj uruchomić stoper, oczywiście mamy taką funkcję w tym zegarku. Kolejna to Bluetooth. Tutaj możemy sobie wyszukać nowe urządzenia bądź powiązać z już wcześniej dodanymi kontakty. Tutaj jeśli chodzi o kontakty, musimy się połączyć z naszym telefonem, ale warto tutaj wspomnieć, jeśli chodzi o kontakty wiadomości. Zegarek nam podaje informację, że musimy mieć zainstalowaną jeszcze aplikację na naszym telefonie. I wspomnianą aplikację możemy... O właśnie, tutaj takie coś mi się pojawiło. Proszę zainstalować aplikację Bluetooth Notification. Takiej aplikacji nie udało mi się znaleźć w sklepie Play. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ustawienia APK Google Play, tutaj wyświetla nam się QR kod do pobrania tej aplikacji. Ja pobrałem tą aplikację, na którą tutaj wskazywał ten zegarek. I niestety nie potrafię, nie umiem powiązać tej aplikacji dobrze z tym zegarkiem, by te opcje działały. Opcje takie jak kontakty, wiadomości bądź powiadomienia Bluetooth. To niestety nie udało mi się zrobić, żeby w tym moim telefonie i zegarku to wszystko prawidłowo działało. Połączenia tutaj mamy natomiast działające. Wszystko tutaj możemy sobie zobaczyć, wszystkie połączenia przechodzące. Tutaj nam się wyświetlają właśnie cały ten rejestr połączeń, tak jak w naszym telefonie. Muzyka Bluetooth tutaj sobie podłączymy z naszym telefonem i w tym momencie, za chwilę, tak, połączony już mamy i teraz mamy tutaj interfejs taki odtwarzacza muzycznego. No w tym momencie akurat nie mam żadnej muzyki wybranej na telefonie, także tutaj nic nie usłyszymy, aczkolwiek tutaj możemy sobie bez problemu zmieniać utwory, zatrzymywać, pauzować, podgłaśniać, ściszać tą muzykę, także tutaj to też jest fajna opcja. Kamera Bluetooth tutaj również wymaga tej aplikacji, nie udało mi się tej aplikacji tutaj, jak wspominam, już zainstalować, skonfigurować, dlaczego też nie pokażę tej opcji. Alarm, oczywiście rzecz jasna, tutaj możemy sobie ustawić nasz budzik w telefonie. Kalendarz mamy aktualny, możemy sobie podejrzeć. Kalkulator, on oczywiście działa prawidłowo, wszystko tutaj jest ok. Monitor snu, czyli taka aplikacja, która wylicza nam, czy długo śpimy, czy powinniśmy spać krócej, czy dłużej, itp. itd. To sobie możemy, gdy idziemy spać, uruchomić. I co? I to wszystko. Jeśli chodzi o ustawienia, no to mamy ustawienia zegara, rzecz jasna, głośność, język, wyświetlacz, bateria, Bluetooth i resetowanie. Jeśli chodzi o wyświetlacz, czego wspominałem, wyłączenie ekranu, tutaj możemy sobie ustawić na od 15 do 3 minut, tak? Na 3 minut takie mamy opcje. Jasność ekranu możemy sobie również tutaj ustawić, jest teraz maksymalnie 5 ustawione. Na bateria, tak? Mamy tutaj poziom baterii, możemy sobie sprawdzić. Jeśli chodzi o baterię, ta bateria starcza spokojnie na 4 dni takiego normalnego użytkowania. Także tutaj, jeśli chodzi o baterię, nie można się do niczego przyczepić. W zupełności wystarcza do normalnej eksploatacji tego produktu. Podsumowując tą naszą szybką recenzję, kilka dobrych słów na temat tego produktu. Jego cena to w tym momencie koszt około 120 zł. Za taką cenę mamy całkiem fajny, stylowy zegarek. Może sprawdzić się na rękach mężczyzny, może sprawdzić się na rękach kobiety. Tutaj nie ma to większego znaczenia. Bateria starcza na 4 dni spokojnej pracy, także tutaj wielki plus, jeśli chodzi o zasilanie. Mamy głośnik, mamy mikrofon, możemy telefonować, możemy wykonywać połączenia z tego zegarka. Mamy tutaj w opcjach możliwość otwarcia tego dialera, czyli tej klawiaturki. Możemy wpisać sobie numer, możemy sobie z tego zegarka zadzwonić i niczym James Bond możemy, trzymając zegarek na ręce, zbliżyć go do ust i komunikować się właśnie z naszym rozmówcą. To jest też świetna opcja. Mamy tutaj kilka opcji, które wymagają odpowiedniej aplikacji na naszym telefonie. Mi tej aplikacji, jak wspominałem, już nie udało mi się znaleźć w sklepie Play. Również ta, która tutaj teoretycznie jest wyświetlana jako QR kod do pobrania, za pomocą tego QR kodu się połączyłem ze sklepem Play.
pobrałem tą aplikację i ona była po części w języku chińskim, także nie udało mi się tutaj skonfigurować tych kilku opcji, żeby w pełni ten zegarek funkcjonował tak, jak tutaj wspomina producent. Natomiast jeśli chodzi o takie podstawowe opcje, telefonowanie, słuchanie muzyki, mamy tutaj jeden taki głośniczek, który całkiem fajnie się sprawdza, możemy sobie tą muzykę tutaj bez problemu słuchać. Mamy oczywiście budzik, rzecz jasna, mamy kalkulator, takie podstawowe opcje w takim smartwatchu, nie za drogim, ale dość fajnym, się naprawdę sprawdzają. Czy polecam ten produkt? Oczywiście, że polecam, za taką cenę jest to świetne urządzenie dla osób młodych, lubiących takie gadżety, lubiących elektronikę. Ode mnie na 5 gwiazdek daję tutaj czwóreczkę właśnie za brak tych opcji bez tej właśnie aplikacji Bluetooth Notification, której mi się nie udało zdobyć, nie udało mi się zainstalować i skonfigurować. Także tak to się prezentuje, moi drodzy. Ja Was zapraszam na stronę Mediatechu, gdzie możecie sobie poczytać jeszcze bardziej szczegółowe informacje, specyfikacje tego produktu. Ja się z Wami żegnam. To wszystko w tym filmie. Dzięki Wam za uwagę. Cześć. Thank you.